Na widowni komplet nie mogło być inaczej, gdyż to przedstawienie jest właśnie dla nich. Dzisiaj babcia razem z dziadkiem przyszli do nas na herbatkę. Babcie i dziadkowie obchodzili swoje święto. Najbardziej lubię z nimi bawić się. Najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem jechać do kościoła. Babcia i dziadek są zawsze blisko, tak nas słuchają. W wielu krośnieńskich szkołach i przedszkolach Dzień Babci i Dziadka był obchodzony wyjątkowo, bo babcie i dziadkowie tacy właśnie są. Moja babcia jest bardzo miła, kochana i w ogóle bardzo ją kocham. Opiekują się nami, kiedy rodzice nie mogą, za to, że spędzają z nami cały czas, że po prostu są naszymi dziadkami, że obdarowują nas tą miłością, którzy dziadkowie dają taką miłość, taką jak nie rodzice, to są tacy drudzy rodzice jakby. Z którymi każda spędzona chwila jest bardzo wyjątkowa. Najczęściej moi dziadkowie jeździli ze mną na konie i obserwowali mnie i później tam ze mną rozmawiali o tym, co najbardziej lubię i tak dalej. Babcia kocha, tak przytula, tak jeżeli ma się 5 lat, to pamiętam, jak babcia zawsze robiła kawę, taką czekoladę z pianką, to było takie dobre i ciasteczka piekła i do dziś tak robi, to takie pyszne i rosół w niedzielę. To takie było dobre wszystko i do dziś jeszcze to zostało. Te uczucia są takie piękne. Kto ma taką super babcię? Ja, właśnie ja. Podczas tych przedstawień, które są dedykowane dla ukochanych osób, słowa babcia i dziadek są na pierwszym miejscu. Jak to jest więc być babcią lub dziadkiem? Lepiej jak rodzicem. Babcia ma więcej czasu, a rodzic nie ma tyle. Bardzo miło być babcią, mam 5 wnuków, jestem zadowolona, że jestem babcią, naprawdę jest bardzo miło być babcią. Ja miałam 38 lat, jak zostałam babcią. Bardzo dumna byłam i szczęśliwa. Bardzo przyjemnie, zwłaszcza jak się ma dużo wnuków. Jest radość, bardzo wielka radość i zadowolenie. I oczywiście miłość. Możemy kochać ich, po prostu kochać. No bo wychowaliśmy swoje, a teraz kochamy wnuki. Dziękuję. Robić wszystko dla nich to, co sobie zażyczą. Znaczy nie wszystko, ale no jednym słowem, kochamy ich. Najważniejsze to jest właśnie ta pociecha z tymi wnukami, które jeżeli mamy czas i im poświęcamy ten czas, korzystają z tego wszystkiego, co możemy im przekazać, cieszą się razem z nami. Dziadkiem być jest bardzo fajnie. Wnuki są najukochańsze. Podejrzewam, że bardziej kocham wnuki jak dzieci kiedyś. Podobne słowa usłyszeliśmy od wszystkich babci i dziadków, z którymi rozmawialiśmy. Bez skrępowania przyznają także, że od wychowywania są rodzice, a od rozpieszczania dziadkowie. Taka jest prawda. Ja swoje też rozpieszczam, chociaż mam 11, nie? Jest tu 5 jest w szkole podstawowej, 2 jest tu w przedszkolu. No resztę już są poza Osiecznicą, ale rozpieszczam je. Rodzice mi zwracają uwagę, że babcia to pieniążki, to słodycze, to jakieś ciuchy kupuje, pokryjam u niej, tak podaje, ale po to są wnuki, tak? I po to są babcie. Czego więc można życzyć babciom i dziadkom? Chciałabym, żeby moja babcia była zawsze zdrowa i szczęśliwa. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na relacje z Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Oraz w szkole podstawowej w Osiecznicy.